Witajcie. Oto Polska. Na północy znajduje się Morze Bałtyckie, ważny korytarz transportowy dla sąsiadujących krajów. A teraz spójrzcie na ten maleńki kawałek ziemi pomiędzy Litwą a Polską. To Kaliningrad, rosyjska enklawa, która służy jako jedyny wolny od lodu port morski w północnej Rosji. Przepływ statków przez jej wody terytorialne powoduje pewne napięcia z sąsiadującą Polską, jako że statki zmierzające do polskiego portu w Elblągu muszą przepływać przez wody kontrolowane przez Rosję. Wystarczy przypomnieć rok 2006, kiedy władze rosyjskie zawiesiły wejście polskich statków do rosyjskich portów i rosyjskich statków do polskich. Przed obostrzeniami rosyjskimi port w Elblągu obsługiwał ponad 90% ruchu turystyczno-towarowego pomiędzy Polską a obwodem kaliningradzkim i ruch tam potem praktycznie ustał. Dopiero w 2009 roku doszło do zawarcia polsko-rosyjskiego porozumienia regulującego możliwość dopuszczania statków do przepływu przez wody terytorialne. Jak już rozumiecie, od dawna toczy się spór z Rosją, która blokuje żeglugę przez Cieśninę Piławską dla polskich i międzynarodowych statków zmierzających do polskich portów. W tym wideo pokażemy, jak polski rząd, przy pomocy autorskiego rozwiązania inżynierów, zapewnił niezakłócony dostęp do Morza Bałtyckiego z portu znajdującego się w Elblągu. Historycznie rzecz ujmując, od Wisły do Morza Bałtyckiego istniało żeglowne przejście przez wpadającą do zatoki rzekę Szkarpawę. Dziś od Wisły oddziela ją śluza Gdańska i praktycznie nie ma ona prądu, choć nadal pozostaje żeglowna i stanowi część szlaku Gdańsk-Elbląg. Z kolei ważną arterią transportową dla lokalnej gospodarki pozostaje rzeka Elbląg, przez którą statki wpływają do Morza Bałtyckiego. Po 1945 roku miasto Elbląg pozostało w granicach Polski, a Cieśnina Piławska łącząca Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim znalazła się pod kontrolą ZSRR, a później Federacji Rosyjskiej. Tym samym port w Elblągu utracił niezakłócony dotychczas dostęp do Morza Bałtyckiego. Mierzeja Wiślana to wąski pas lądu oddzielający Zalew Wiślany od głównej części Zatoki Gdańskiej. Długość mierzei wynosi 65 km, z czego 35 na północnym wschodzie należy do Rosji. Pomysł poprowadzenia nowego kanału przez tę mierzeję pojawił się po raz pierwszy w 1577 roku, kiedy to król Stefan Batory w związku z Powstaniem Gdańskim wpadł na pomysł przekopania Mierzei Wiślanej. Możliwość budowy kanału rozważał także król pruski Fryderyk II, gdy po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Elbląg włączono do Prus, a Gdańsk pozostał przy Polsce. Decyzję o realizacji projektu kanału ogłosił 10 listopada 2006 roku w Elblągu premier Jarosław Kaczyński, na krótko przed wyborami samorządowymi. Planowany koszt budowy kanału o długości 1300 metrów, szerokości 40 metrów przy dnie i 80 na powierzchni, przed wykonaniem odpowiednich ekspertyz i ocen oddziaływania na środowisko, wyniósł około 80 milionów euro. Pogłębienie toru wodnego i jego przystosowanie do statków o tonażu wymaganym przez port Elbląg, a także budowa specjalnych śluz i mostów, zwiększyła koszty inwestycji do około 230 milionów euro. Nie skończyło się to jednak na głośnych oświadczeniach. Nowy kanał miał skrócić drogę do Bałtyku ze 139 km przez Cieśninę Piławską do 68 przez kanał, a także zwiększyć tonaż przepływających statków poprzez pogłębienie rzeki Elbląg z 2,5 do 5 metrów na dystansie 23 km. W kolejnych latach kolejne rządy nie podejmowały żadnych działań w celu budowy tego kanału. Ostatecznie prace budowlane na Mierzei Wiślanej rozpoczęły się na początku 2019 roku. Ten projekt budowlany kosztował 450 milionów dolarów i Rosja, delikatnie mówiąc, nie była z niego zadowolona. Ponadto na wszelkie możliwe sposoby starała się powstrzymać budowę kanału, kładąc nacisk na konieczność uwzględnienia transgranicznych skutków inwestycji. W związku ze zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z 1991 roku, która pozostaje dla Polski nadal wiążąca. Wszelkie wysiłki poszły jednak na marne, gdyż Federacja Rosyjska to jedyny kraj w regionie, który nie ratyfikował tej konwencji. Przyjrzyjmy się zatem bliżej procesowi budowy kanału.
Robotnicy rozpoczęli od wykarczowania lasu i wykopania odcinka mierzei oddzielającej zatokę od Morza Bałtyckiego. Na powstałych w trakcie kopania skarpach wykonano tarasowanie, a glebę wzmocniono materiałem syntetycznym. To geowłóknina, którą następnie przykryto ziemią i posiano trawę, zapobiegając w ten sposób erozji. W wyniku prac wykopaliskowych powstała ogromna ilość piasku, który w pierwszej kolejności wysypano na hałdy. Projekt nie przewidywał jednak przeniesienia go na ląd. Inżynierowie wpadli więc na ciekawe i bardzo efektowne rozwiązanie. Postanowili wykorzystać je do stworzenia sztucznej wyspy. Wyspa o szerokości 5 km i wysokości 2-3 metrów nad poziomem morza początkowo wyglądała jak pusty metalowy pierścień, który stopniowo wypełniał się piaskiem wyrzucanym za barek. Sztuczna wyspa leży obecnie na Zalewie Wiślanym w odległości około 4,5 km od kanału żeglugowego i ma kształt elipsy. W środku nie ma zbyt dużo piasku, będzie on tam dostarczany poprzez pogłębianie samej zatoki i rzeki Elbląg. W ten sposób piasek z koryta rzeki powróci do swojego naturalnego środowiska. Zewnętrzny kontur wyspy gruntownie ufortyfikowano kamiennym nasypem. W końcu to miejsce stanie się wybawieniem dla ptaków, które decydują się na potomstwo. W miarę kontynuowania prac przy pogłębianiu rozpoczęto budowę falochronów. Są to trwałe konstrukcje zbudowane w wodzie w celu kontrolowania pływów. Do budowy podstawy dla dwóch falochronów wykorzystywano tę samą technologię co przy budowie sztucznej wyspy. Najpierw zamontowano dwie równoległe stalowe ściany oporowe, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniono piaskiem. Do wzmocnienia konstrukcji, oprócz pali wbijanych w dno morskie i zwykłego kamiennego nasypu, wykorzystano ponad 10 tysięcy betonowych bloków, falochronów o wadze od 2 do 10 ton. Takie bloki są powszechnie stosowane w całej infrastrukturze nadmorskiej, ale w przypadku kanału Wiślanego zastosowano specjalną konstrukcję. Bloki wykonano z otworem po środku, co powinno zwiększyć stabilność falochronu. Taka konstrukcja pozwoliła także na szybszy montaż, aż do 100 bloków dziennie. Po zakończeniu budowy długość zachodniej części falochronu wynosiła 340 metrów, a wschodniej 1000 metrów. Centralnym elementem projektu pozostaje śluza zdolna do przepuszczania statków o długości nawet do 100 metrów. Jako że poziom wody w zatoce i lagunie są różne, śluza służy jako rodzaj windy dla łodzi, która podnosi i opuszcza wodę, dzięki czemu statki mogą bez przeszkód przepływać przez kanał. Śluza kanału Wiślanego to system o długości 270 metrów, składający się z czterech bram przesuwnych o wadze około 160 ton każda. Oczywiście takie statki są nie jedynym typem statków, które muszą przepływać przez kanał. Inżynierowie zajęli się także transportem drogowym i zaprojektowali węzeł drogowy, na który składały się dwa mosty obrotowe tuż nad bramą wjazdową. Konstrukcje mostu są stalowe, długość przęsła wynosi 62 metry, a szerokość 17. Mosty obrotowe są zwykle budowane w kanałach i obracają się o 90 stopni. Gdy statek przepływa przez kanał, mosty obracają się jeden po drugim. Nowy kanał nie tylko zmniejszył zależność kraju od Rosji, ale także stworzył szybszą i krótszą trasę, co ostatecznie pozwoliło zaoszczędzić i czas, i pieniądze. Pomimo tego, że prace budowlane były jeszcze dalekie od zakończenia, kanał otwarto 17 września 2022 roku, w 83. rocznicę sowieckiego ataku na Polskę w 1939 roku, co wydawało się być bardzo symboliczne. Przez lata rosyjskie media publikowały artykuły krytykujące ten projekt. Wskazywano na wpływ na środowisko, argumentując, że projekt doprowadzi do wyginięcia rodzimych gatunków ptaków i ryb. Argumentowano również, że była to zasadniczo strata pieniędzy, ponieważ kanał nie będzie wystarczająco głęboki, by pomieścić duże statki towarowe, w związku z czym inwestycja nigdy się nie zwróci. Inne narracje głosiły, że kanał stanowił niemal bezpośrednie zagrożenie militarne, a także projekt nielegalny w świetle przepisów Unii Europejskiej. Polski rząd odrzucił te oskarżenia, uważając, że Kreml szerzy fałszywą propagandę. Europejscy ekolodzy twierdzą, że kanał będzie miał minimalny wpływ na środowisko, a ostatecznie liczne rosyjskie próby wstrzymania budowy kanału się nie powiodły. Pamiętacie zapewne, jak w 2021 roku rozeszła się wiadomość o poważnym zablokowaniu kontenerowca Ever Given, który wstrzymał handel przez kanał Suezki na 6 dni, co miało ogromny wpływ na globalny łańcuch dostaw.
Choć był to incydent tymczasowy, przypomniał o znaczeniu kanałów dla światowej gospodarki i żeglugi. Takie trasy zapewniają bardziej bezpośredni dostęp przez morza i oceany, skracając czas i zmniejszając koszty handlu. Kanału Wiślanego nie można porównać pod względem znaczenia z kanałem Sueskim, ale dla Polski to kolejny krok w kierunku niezależności. Jeśli chodzi o korzyści ekonomiczne, obecnie po kanale może pływać jedynie około 12 średnich statków dziennie o zanurzeniu do 2,5 metra. Jak wynika z badań Polskiego Uniwersytetu, spłata inwestycji zajmie aż 650 lat. Aby projekt zadziałał z pełną mocą i zaczął generować duże dochody, konieczne będzie pogłębienie koryta rzeki do portu w Elblągu, aby mogły przepływać tam statki o zanurzeniu do 5 metrów. Obecnie pełną realizację projektu utrudnia spór o finansowanie prac pomiędzy samorządem, będącym właścicielem samego portu w Elblągu, a rządem centralnym. Prędzej czy później wszystkie prace będą ukończone i port zacznie działać z pełną wydajnością. Tym samym kanał Wiślany nie tylko stanie się bardziej pięknym projektem infrastrukturalnym i miejscem wizyt turystów, ale także zacznie generować realne dochody. I to wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach. Do zobaczenia wkrótce!